Cześć, tym razem pozdrowienia z Las Vegas, z miasta grzechu, z miasta rozrywki, z miasta hazardu. No cóż, moja kolejna wyprawa to niestety podróż służbowa, także tutaj dla siebie, że tak powiem, nie będę miał za wiele czasu, ale ze względu na fakt, żeby no jednak troszeczkę, że tak powiem, normalnie zacząć funkcjonować przy tej 9-godzinnej różnicy czasu, to przyleciałem dzień wcześniej. No dzień wcześniej, dzisiaj podróż trwała prawie dobę, bo niestety w Los Angeles, a leciałem przez Los Angeles, mieliśmy opóźnienie, więc finalnie cała podróż trwała prawie dobę, no i plus te 9 godzin różnicy w czasie. Więc żeby zacząć od poniedziałku normalnie funkcjonować służbowo, to niedzielę mam jeszcze dla siebie. A dzisiaj, no w zasadzie już jest niedziela, bo już jest po północy. No cóż, pokazuję wam tylko, jaki mam widok z okna. I kładę się spać, bo trzeba się przestawić na ten nowy rytm. A ponoć jak się pójdzie właśnie wieczorową porą, dotrwa się, jakoś się udało, no trochę wymuszone przez podróż, to mam nadzieję, że już jutro od rana będę funkcjonował w normalnych godzinach lokalnych tutaj. Także na razie do łóżka, a jutro zobaczycie, jak wygląda Las Vegas. No i powiem wam, że jetlag trochę daje popalić, bo no na szczęście jest już dzień, ale jest godzina po 6:00. Ja no już się przewracałem z boku na bok i po prostu chyba raczej nie mam mowy o zaśnięciu. Także dzisiaj dzień w Las Vegas zaczniemy dosyć wcześnie, ale nad pustynią Mojave. Wstało już słoneczko, pierwsze promienie słońca już oświetlają Las Vegas, także nie jest źle, przynajmniej nie obudziłem się w środku nocy i kręcąc się z boku na bok, także nie jest źle, nie jest źle. No to co, trzeba się trochę ogarnąć, poczekać chwilę, aż zaczną wydawać śniadanie, bo wyjątkowo mam hotel ze śniadaniem, co nie jest takie oczywiste akurat w Stanach, dlatego że większość hoteli, nawet tutaj w Las Vegas, ponieważ to jest akurat moja druga wizyta, to mimo tego, że poprzednim razem byłem w dużo fajniejszym hotelu, to okazało się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia łóżka, a już śniadanko trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie. Tym razem akurat no, hotel jest zdecydowanie słabszy od poprzedniej mojej wizyty, natomiast jest jeden plus. Jest American Breakfast. Zobaczymy, jak wygląda. Las Vegas nie oferuje zabytków. Las Vegas oferuje pewne symbole. A pierwszy z nich, i od tego chyba trzeba zacząć zwiedzanie Las Vegas, jest słynny znak Las Vegas. Welcome to Fabulous Las Vegas. Postawiony tutaj w latach 50. teraz jest na tyle popularny i na tyle ważny dla wszystkich, że zwróćcie uwagę, jaka jest kolejka do zrobienia sobie zdjęcia po tym znaku. Obok jest parking, na parkingu brak miejsc. No, to świadczy w pewnym sensie o fenomenie właśnie takich symboli, takich miejsc. I pomimo tego, że zrobiłem już kawałek drogi pieszo, żeby dojść tutaj do tego miejsca i od tego zacząć film, będzie nie, zatem na filmie nie chronologicznie, ale chyba od tego miejsca trzeba po prostu zacząć zwiedzanie Las Vegas. Ten szum wynika z faktu, że tuż za drogą po prostu jest lotnisko. No i ta kolejka i ten fenomen takiego symbolu. Symbolu, który w zasadzie jest na większości widokówek czy widoczków z Las Vegas gdzieś z boku umieszczany. We'll be right back.
mimo iż Las Vegas szczyci się tym, że posiada więcej miejsc hotelowych niż cała Europa, cały nasz stary kontynent, to jednak wciąż się buduje. Słuchajcie, tutaj wokół Las Vegas Boulevard, jeżeli tylko jest jakiś kawałek wolnej ziemi, to rzeczywiście stoją dźwigi i widać, że coś jest w trakcie budowy. Kto by pomyślał, że na początku XX wieku to była mała wioska, nic nieznacząca. Wioska, która została nazwana właśnie Las Vegas przez hiszpańskiego podróżnika, który przemierzając te tereny, nagle zobaczył trochę łąk wśród pustyni Mojave. No i właśnie, Las Vegas to po hiszpańsku po prostu łąki. Więc najpierw była to mała mieścina, mała wiocha, potem okres międzywojenny i pojawienie się włoskiej mafii, która tutaj w momencie, kiedy został zalegalizowany hazard, robiła całą masę ciemnych interesów. Niestety taki image Las Vegas trwał mniej więcej do lat 50. 60. Potem zaczęto go ocieplać i zaczęto walczyć z przestępczością. Takim na przykład ociepleniem imidżu Las Vegas był fakt, że zaczęły się tu pojawiać gwiazdy. Przecież słynny koncert Elvisa i innych. No i w tej chwili, jak widać, jest już bardzo bezpiecznie. Hazard dalej jest legalny. No i co? I kolejna rzecz, taka ciekawostka. Jeżeli chcielibyście zawrzeć natychmiastowy ślub w Las Vegas, to mamy całą masę różnego rodzaju kapliczek, gdzie po prostu akurat w tym miejscu, w Las Vegas, można zawrzeć związek małżeński. Jak na ironię, trochę dalej od centrum jest mnóstwo kancelarii prawniczych, które specjalizują się, reklamują się na billboardach w natychmiastowych rozwodach. Przypadek? Nie sądzę. W Las Vegas jest chyba wszystko. Za mną jest Statua Wolności i za mną jest największy lew. Oczywiście Amerykanie lubią się chwalić, że coś jest największe. I nawet tutaj znajduje się tabliczka, że to jest największy lew w Stanach, największa rzeźba, wysoka na 9 metrów, zrobiona z brązu, zainstalowana w 1997 roku. A dalej mamy kopię Nowego Jorku, też w Las Vegas. Jak daleko jest z Nowego Jorku do Egiptu, do Luxoru? Kochani, w Las Vegas to jakieś 5 do 10 minut spaceru. Powiem wam, że przeciętny Amerykanin nie musi zwiedzać świata. Wystarczy, że przyjedzie do Vegas. Tu jest po prostu kopia absolutnie wszystkiego. Także jak widać, za mną mamy Sfinksa, mamy piramidę, mamy monolity z Luxoru, więc wszystko jest po prostu w jednym miejscu. I myślicie, że ściany tej piramidy są wykorzystane? Znaczy wbije im całe gabaryty? No w sumie tak, bo jak się popatrzy, to tak jak widać w ścianach, czyli w tych pochyłych
częściach piramidy jest część hotelowa. A tu teraz znajdujemy się w samym centrum piramidy. To jest po prostu centrum handlowe, theater, czyli jakaś sala widowiskowa. I tu mamy po prostu dodatkową przestrzeń. No i co? Wszędzie oczywiście sfinksiki. Tak wygląda Luxor, ale ten w Las Vegas. Powiem wam jeszcze jedną ciekawostkę. Jest godzina 9:30 rano. W większości Stanów marihuana została zalegalizowana, ale są obostrzenia między innymi takie, że nie można jej spożywać na przykład w miejscach publicznych. To nikomu nie przeszkadza. Ja ciągle czuję tutaj tą woń charakterystyczną dla marihuany na ulicach. Dzisiaj w Vegas święto futbolu amerykańskiego. Grają Raidersi. Naprawdę się dzieje. I powiem szczerze, szkoda, że nie mam biletu. Można by było poczuć tą fantastyczną atmosferę, która ma miejsce na meczach futbolu amerykańskiego. Niby lokalna drużyna, prawda? A zobaczcie, u nas chyba na meczach piłki nożnej czegoś takiego nie doświadczycie. Wielki wiadukt podąża parada, a wielki stadion jest tutaj. I przy muzyce w rytmach bębnów podążają kibice Las Vegas Raiders. Kolejna zagadka, jak daleko jest z Nowego Jorku do wieży Eiffla? Jakieś 15 minut spacerem.
kojarzycie te płomienie? Jak ktoś oglądał piekielną kuchnię Gordona Ramsaya, on to gotuje. Bardzo pomysłowym, żeby wymyślić falę widowiskową w kształcie kuli, a na zewnątrz tej kuli umieścić iluminację, oczywiście odpowiednio sterowaną, gdzie cały czas, całą dobę niemalże wyświetlane są animacje przy muzyce. Zresztą sami zobaczcie. Ta kula po prostu za mną się zmienia. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że część Amerykanów uważa, że Wenecja jest w Nevadzie. Nie tylko w Nevadzie.
sumie trudno się im dziwić, bo ja sam, gdybym nie widział całej tej otoczki dookoła, to przysiągłem, że jestem pod Pałacem Dożów. Prawda? Wierna kopia. Mój 3-dniowy pobyt w Vegas dobiega właśnie końca, a z czego jeden dzień był, że tak powiem, dla mnie, a 2 dni to po prostu praca. Ktoś pytał mnie, czy to prawda, że na lotnisku też są kasyna, też można grać. No siedzę przed gate'em w tej chwili na lotnisku w Vegas i jak widać za mną po prostu kolejne dodatkowe kasyna. Zanim film dobiegnie końca, ponieważ wcześniej byłem już w Vegas, ale nie prowadziłem jeszcze kanału, to na koniec teraz chciałem wam pokazać parę zdjęć z poprzedniego pobytu, jak wygląda Las Vegas z lotu ptaka i Hoover Dam, no i kawałek pustyni Mojave. Więc zapraszam jeszcze, zanim się pożegnam, zanim się rozstaniemy, na mały pokaz. Oczywiście, jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!